Cześć! Dzisiejszym filmikiem rozpocznę serię publikacji, w trakcie których będę mówił o technice spawania drutem proszkowym lub, jak kto woli, metodą 136. Na początek chciałbym zająć się jednym bardzo ważnym, być może prostym tematem, jak prawidłowo podkleić podkładkę ceramiczną na blachach zmontowanych doczołowo, oczywiście pod warstwę przetopową. Jeśli chodzi o przygotowanie tych oto materiałów bezpośrednio pod podklejenie podkładki ceramicznej, to pierwsza czynność, którą zawsze powinniśmy zrobić, oczyścić tą część, na której będziemy podklejać tą podkładkę lub, jak kto woli, ją ustawiać. Jeśli mamy taką możliwość, to proponuję podgrzać spawany materiał nie w celu jakiegoś tam wygrzewania, tylko z tego względu, iż dobrze by było, abyśmy odprowadzili wodę w miejscu, w którym tą podkładkę będziemy podklejać, ponieważ dzięki temu ona będzie się bardziej trwale trzymała materiału. Natomiast jeśli chodzi o samą podkładkę ceramiczną, to należałoby ją przechowywać w suchym i ciepłym miejscu, ponieważ jeśli byśmy ją trzymali w jakichś wilgotnych pomieszczeniach, to istnieje jakieś niebezpieczeństwo, że tak zwana ceramika zrobi się wilgotna i nie będzie spełniała swoich wymogów. A jeśli chodzi o sam wygląd jej, są różne, ale ta konkretna wygląda w ten sposób. Na środku tak zwanego kanalika jest wyznaczona linia, która powinna być po środku szczeliny, dzięki czemu jest nam łatwiej ją ustawić na materiale. Jeśli chodzi o najprostsze podklejenie podkładki ceramicznej, czyli na takich materiałach, na których możemy obserwować szczelinę z obu stron lub z jednej strony mamy dostępność rąk, a z drugiej strony możemy obserwować szczelinę, to chyba nikt nie będzie miał problemu z tą czynnością, żeby to w jakimś sensie wykonać. Robimy to w ten sposób, że przykładamy kamień, mówiąc umownie, do materiału, który będziemy spawać, i następnie zaginamy tą oto część, rozpoczynając od kamienia i jadąc tak jakby na zewnątrz części klejącej. W sytuacji, gdy nie mamy możliwości obserwowania od frontu spawanego materiału i jednocześnie podklejania podkładki ceramicznej, to musimy to wykonać w jakiś inny sposób. Postaram się Wam zademonstrować, jak ja staram się tą czynność wykonywać. Na początek odkleję jedną kostkę podkładki ceramicznej. Niestety ta czynność będzie mi troszeczkę wychodziła tak jakby prymitywniej niż w sytuacji, gdy materiał jest gdzieś trwale umocowany. Ale robię to w ten sposób. Jeśli uda mi się pierwszy kamień prawidłowo umocować,
to chyba nie będę miał problemu. Po przymocowaniu pierwszego odcinka odrywam następnie papier zabezpieczający część klejącą i nakładam następny kawałek podkładki ceramicznej, obserwując jednocześnie szczelinę, tak jakby od tyłu. W tej sytuacji każdy jeden odcinek podkładki ceramicznej jestem w stanie kontrolować. Spójrzcie, każdy kawałek mogę dowolnie sterować, nakładając. Jeśli na którymś odcinku nawet bym popełnił błąd, to przy następnym jestem w stanie wrócić. Tutaj z drugiej strony jest bardzo ważne, aby ją tak jakby dopracować, zaczynając od tego miejsca, czyli jak najbliżej kamienia, dociskać ją do materiału. Nie bez powodu w trakcie tego filmiku używam rękawiczek, ponieważ w momencie, gdybyśmy uszkodzili część klejącą, która jest wykonana z aluminium, i w trakcie dociskania tej części do spawanego materiału istnieje niebezpieczeństwo, że po prostu byśmy się skaleczyli. Bywa również tak w praktyce, że nie mamy wpływu na szerokość szczeliny. W tym konkretnym przypadku chciałem powiedzieć parę słów na temat troszeczkę szerszych szczelin. Jeśli chodzi o spawanie tego w pozycji pionowej i podolnej, z mojego punktu widzenia bez problemu mogę wykonać spoinę graniową na takiej oto szczelinie, również na troszeczkę szerszej. Natomiast w pozycji naściennej i w pozycji sufitowej jest już troszeczkę trudniej, jeśli szczelina jest takiej szerokości. W tym konkretnym przypadku proponowałbym używać podkładek ceramicznych takich troszeczkę masywniejszych. Ta jest troszeczkę trwalsza i generalnie ona jest przeznaczona do spawania na szerszych szczelinach. Teraz pokażę Wam, jak w prosty sposób podkleić taką oto podkładkę, obserwując szczelinę od frontu. Wygląda to w ten sposób. Również staram się jak najbardziej, jak najmocniej przykleić tą część, która odpowiada za przyleganie tego oto kamienia do spawanego materiału. Tu w tym konkretnym przypadku należałoby stosować jakieś na przykład magnesy zabezpieczające podkładkę ceramiczną przed jej na przykład odpadnięciem w trakcie spawania. A mówię to dlatego, ponieważ jeśli ta szczelina jest szersza, ten proces spawania odbywa się troszeczkę dłużej lub przez dłuższy czas koncentruje się w jednym miejscu i po jakimś czasie podkładka, jak i również ta część klejąca się nadmiernie nagrzewa
i może dojść po prostu w trakcie spawania do odklejenia. Takie elementy w jakimś sensie zabezpieczają podkładkę ceramiczną przed jej odklejeniem. Zademonstruję Wam taki troszeczkę mój własny sposób zabezpieczania podkładki ceramicznej przed odpadnięciem. Magnes oczywiście jest dobry, przydatny, ale taki rodzaj zabezpieczenia podkładki przed jej odpadnięciem jest jak dla mnie bardziej skuteczny lub bardziej praktyczny. Stosuję go na przykład, jeśli spawam jakieś zbiorniki, które są poprzedzielane ścianami, a w tych miejscach środkowych nie jestem w stanie prawidłowo lub podkleić podkładkę ceramiczną tak, żebym był w 100% pewien, że jest ona naprawdę trwała w tym miejscu, tak? Jest również jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Wspomniałem, że w miejscach, w których są łączone zbiorniki jakąś ścianą, łączę elementy podkładek ceramicznych w jedną całość. I w tych miejscach jest nieunikniona sytuacja taka, w której na przykład kawałek podkładki ceramicznej będzie nam wadził, żeby ją połączyć, czy będzie jakiś nadmiar. Niektórzy te nadmiary próbują usuwać, używając do tego na przykład takiego oto młotka do czyszczenia spoin. Ja proponuję tego nie robić, ponieważ w momencie, gdy uderzymy młotkiem w taką oto płytkę ceramiczną, ona się po prostu nam rozsypie i nie będzie takiej jakości, jaką uzyskamy na przykład ucinając ją, używając do tego takich oto obcinaczek. Mogę na przykład uciąć ten kamień po prostej linii. Prawie mi się udało, ale dotknę jeszcze raz i uzyskałem prosty kawałek. Mogę to zrobić również pod kątem. Zobaczcie. Jeszcze raz. Taki kamień mogę se docinać wielokrotnie, aż dopasuję odcinki. Chodzi mi o to, żeby w tym miejscu, jeśli układam z dwóch stron, żeby się te odcinki schodziły ze sobą jak najbardziej szczelnie. Oczywiście, jeśli jakaś tam szczelina będzie milimetrowa na przykład, to nic się nie stanie. Drutem proszkowym możemy tą szczelinę w jakimś sensie zakleić bez żadnego uszczerbka dla jakości spoiny. I na tym chciałbym mój dzisiejszy odcinek zakończyć. Zapraszam Was na odcinki, które będę publikował już wkrótce. Oczywiście o technice spawania drutem proszkowym, rutylowym lub metodą 136 i nie tylko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!